trzeci dzień startup weekendu w Warszawie. Co Tupalo tutaj robi, bo nie startujecie ze swoim startupem? Nie startujemy ze swoim startupem, natomiast sponsorujemy, jesteśmy jednym ze sponsorów. Jako że powstaliśmy w 2007 roku i tak naprawdę sami uważamy się jako, sami jesteśmy też jakimś startupem, więc wspieramy młodych, przedsiębiorczych. Okej. Okay. Jak rozumiem, sponsoring czy obecność na tego typu imprezach to jakiś element strategii czy kampanii, ponieważ Tupalo będzie lada moment wchodziło do Polski oficjalnie. To więc skoro Tupalo wchodzi do Polski, co to jest Tupalo? Tupalo jest to serwis lokalnego wyszukiwania, czyli jeżeli poszukujemy w okolicy jakiegoś lokalu fajnego, albo kosmetyczki, albo fryzjera, albo jakiejkolwiek innej firmy. To mam Zoomi, albo Google Maps, albo coś. Tak? Nie, masz Tupalo w tym momencie. Na Tupalo użytkownicy zostawiają swoje opinie, więc wtedy już będziesz wiedział dokładnie, czy chcesz skorzystać z tego miejsca, czy nie, czy wolisz wybrać się gdzieś indziej. No więc tak jak mówię, jest to serwis lokalnego wyszukiwania. Okej, czyli są podobne serwisy, o podobnych funkcjonalnościach, więc nie wchodzicie tutaj, wiesz, z killer featurem i dlatego będziecie walczyć różnymi sposobami, budowaniem marki, zasięgu i tak dalej, tak? Oczywiście, jak najbardziej wiemy, że nie odkrywamy czegoś nowego, natomiast mamy już doświadczenie, działamy w kilku innych miastach Europy, jak Wiedeń, Amsterdam, Rotterdam, Helsinki. Tak więc wiemy, jak działać, wiemy, jak promować nas, wiemy, że tak powiem, jakie działania promocyjne. Tak, bo rozumiem, wejście na Polskę będzie się zaczynało od wejścia na Warszawę, bo będziecie tak punktowo. Tak, na początku planujemy Warszawę. To będzie kiedy? Z początkiem roku. Okay. Na razie, że tak powiem, przygotowujemy grunt pod wejście. I do końca roku planujemy, do końca 2012 planujemy wejść na kolejne 8 największych miast w Polsce. No i takim naszym założeniem jest zebrać 8 milionów wejść miesięcznie, dlatego że do tej pory Tupalo ma 3,5 miliona wejść miesięcznie, więc to jest dość duży wynik. W samej Warszawie bez żadnych działań promocyjnych mamy 300 tysięcy wejść miesięcznie. Okej, bo w praktyce odpalam sobie czy aplikację, czy stronę www, lokalizuję siebie, znajduję jakąś firmę, jakiś tam powiedzmy zakład, czy jakiś lokal. Dokładnie. I klikam i co? I przechodzę na stronę tego lokalu, czy na waszą podstronę? Jak to w praktyce wygląda? Możesz wejść na podstronę jak najbardziej lokalu. Również na samej naszej stronie Tupalo masz informacje dotyczące miejsca, godzin, jakie są ceny w danym lokalu, recenzje osób, które już były w danym miejscu. Okay. To na czym zarabiacie wy? Na przekierowywaniu ruchu? Tak, dokładnie, zarabiamy na tym. Współpracujemy z PKT, więc tutaj również mamy dostęp do bazy, lokalizacji. Dostęp do bazy, lokalizacji i tutaj też mamy jakieś, że tak powiem, na tym również zarabiamy. Okay. Czy oprócz takich działań w internecie, no bo na rynku tam istnieje jakaś tam świadomość tych marek, wyszukiwań i tak dalej. Będziecie robić też jakieś działania w offline, poza internetem? Zobaczę was na billboardach czy w telewizji? Planujemy bardzo dużą kampanię reklamową. Myślimy o telewizji, myślimy o dużych billboardach. Chcemy zrobić dużą na pewno imprezę, więc jak najbardziej planujemy naprawdę duże działania marketingowe. Okej, okay. No dobrze, to będziemy się widzieć i słyszeć, jak rozumiem, od początku roku w Warszawie, tak? Jestem ciekaw, czy wymyślicie coś na euro, ale to... Ale na pewno to przemyślę. Dobra, jeszcze zostało trochę czasu. Nie, no bo skoro Warszawa i będziecie, wiesz, od stycznia mieli opanowaną Warszawę, to myślę, że no, będzie ciekawie. Okej, okay. Życzę powodzenia i do zobaczenia w innych mediach i super. Będę śledził. Dzięki, patrz.